Coś dzisiaj wyjątkowo jesteś odświętnie ubrany. Staram się tak codziennie odświętnie ubrany chodzić do pracy. Oczywiście są dni, kiedy nie ma tego oficjalnego garnituru, bo jeżeli mamy takie mniej oficjalne spotkania czy grupy robocze, prace w poszczególnych grupach z urzędnikami, to spotykamy się w takiej nieco luźniejszej formie, ale dzisiaj no, sporo wydarzeń zewnętrznych, obchody Dnia Strażaka w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, zawody w Ochotniczym Chówcu Pracy, spotkanie z komendantem głównym Ochotniczych Chówców Pracy, za chwilę gala Szlachetnej Paczki rejonu Gołda, a o godzinie 20 ostatnie wydarzenie w kalendarzu, czyli wręczenie nagród właśnie w konkursie w Ochotniczym Chówcu Pracy. Tą galę 2 czy 3 lata temu sam okazję miałeś prowadzić. Jakiś taki sentyment został? Rok temu. Rok? Nie. Rok temu. Rany, jak czas szybko leci. Tak, ten czas szybko leci. No serducho trochę tak pika szybciej? Tak, dzisiaj trochę takie dziwna sytuacja, bo będę w roli, można powiedzieć, dwóch osób, zarówno wolontariusza Szlachetnej Paczki, ale także burmistrza Gołdapi. Będę też oficjalnie przemawiał na tym wydarzeniu, a więc no, tutaj stresu może nie ma, ale no takie nieco inne spojrzenie na wydarzenie na pewno. Słuchaj, jesteśmy w parku. Ciągle te fontanny nie działają. Kiedy one ruszą? Bo to w internecie coraz częściej ludzie przebąkują. Ostatnio wspomniałeś, że urząd, ze względu na koszty, między innymi jest to opóźnienie, że urząd prowadzi jakieś działania w tym kierunku, no ale może już jest konkretna data. Na chwilę obecną prowadzone jest spoinowanie niecek, naprawy takie delikatne, techniczne, ponieważ no w tym roku nie było zabezpieczonych środków w budżecie w kwocie, która była wyznaczona w zapytaniach ofertowych, a więc tutaj w przyszłym roku będzie trzeba tak naprawdę zagospodarować środki pieniężne, żeby przeprowadzić kompleksowy remont, a troszeczkę też modernizację fontan miejskich. W tym roku fontanny prawdopodobnie ruszą w okolicach 1 lub 2 tygodnia czerwca. Tutaj na dzień dzisiejszy są robione spoinowania, czekamy aż wszystko zaschnie. W następnym kroku zostanie zrobiony rozruch techniczny, konserwacja, przygotowanie całego środowiska. Jeżeli uda się to szybciej zrobić, to wtedy szybciej uruchomimy fontanny. Tak jak w wcześniejszym nagraniu wspominaliśmy, no to koszt utrzymania fontan miesięcznie to koszt w okolicach 17 tysięcy, a więc jest to dość wysoki koszt. Do tego trzeba doliczyć jeszcze koszty energii elektrycznej, ponieważ chodzą pompy, koszta wody, a więc no to jest spora kwota. Wiesz co, ostatnio chodziłem sobie wieczorem po Gołdapi, popatrzyłem na ten mostek, który tutaj jest obok nas i coś mi przyszło do głowy. Powiedz, co ty o tym myślałbyś? Te lampy świecą na biało, one świecą w różnych odcieniach tej bieli, ale na biało. A gdyby to tak przerobić i zrobić przykładowo na LEDach, jednego dnia mostek czerwony, drugiego dnia mostek niebieski, trzeciego dnia mostek zielony, pracownik urzędu tam powiedzmy na koniec dnia by podchodził pilotem, przełączał kolory. Fajny pomysł. Pewnego roku na urzędzie gminy świeciły latarnie w kolorach biało-czerwonych. Wiem o tym, bo Ochotnicza Straż Pożarna w Górnym dość często jeździła żarówki wymieniać, które się przepalały. Fajny pomysł. No, na pewno będziemy iść w tym kierunku transformacji energetycznej gminy i wymiany sukcesywnej oświetlenia ulicznego. Oczywiście nawet nie mam na myśli przygotowanie wniosku. Transformacji energetycznej. Chodzi bardziej o fajny taki efekt wizualny by był, że fajny jest turysta, turysta przyjeżdża na 2-3 dni i każdego dnia, każdego wieczoru, jak jest w centrum, widzi inny mostek. Fajny pomysł i myślę, że realizacja takiego zadania mogłaby być dość szybka. O, to zobaczymy, co by z tego wyszło. Mówię, tak ostatnio się zastanawiałem, że to by było właśnie taki ciekawy efekt. Z pracownikami odpowiedzialnymi za tego typu zadania. Podpytam się o koszta i... Koszt jeżeli... może nie być mały, bo żarówki dobrej mocy no, nie są tanie te RGB, ale właśnie ten efekt promocyjny, efekt, że ludzie zaczęliby robić zdjęcia, to mogło być całkiem ciekawe. Coś ciekawego, coś nowego. No i druga rzecz, czy myślałeś o tym, żeby na mostku dać gdzieś napis Gołdap? Nie myślałem o tym, ponieważ no, takim znakiem rozpoznawalnym na dzień dzisiejszy jest znak Gołdap na strefie uzdrowiskowej. W wniosku, który przygotowuje urząd, ten napis też będzie rozbudowany o fale, ale także o napis Zdrój. Ale to jest strefa uzdrowiskowa. Tu mamy centrum, tu się inni ludzie przewijają, tu mamy różne wydarzenia. Kartaczewo, mamy mniejsze lokalne wydarzenia. Turyści się przewijają. Może warto było pomyśleć i tutaj zrobić coś takiego, bo no, sam przyznaj, że... Pusto. To jest pusto, ale to jest charakterystyczne miejsce w naszym mieście. Jedno z charakterystycznych kilku.
i ładny napis Gołdap. Myślę, że chyba najbardziej rozpoznawalny nawet ze starodawnych pocztówek. Trzeba też to jasno powiedzieć, że ten mostek przez wiele lat i dalej jest tą wizytówką miasta. Jeżeli te fontanny działają i kiedyś działały, to tutaj no, wszyscy zawsze sobie te, można powiedzieć, że zdjęcia robili, czy też to było efektem wizytówek. A więc myślę, że to no, fajny pomysł też. Daje pod rozwagę. Dajemy pomysły, można wtedy to też wpisać w jakiś projekt unijny, jak będziemy robić jakieś działania. Oczywiście no, też nie będę kolejnym burmistrzem, który będzie tą kostkę brukową tutaj zrywał w parku, no bo zostało to już wykonane kolejny raz, a więc uważam, że no, tutaj ta przestrzeń jest w pewien sposób zaaranżowana, ale o takie drobne rzeczy warto by było uzupełnić. Miałeś okazję ostatnio być w Olsztynie, spotkałeś się chyba z marszałkiem województwa, prawda? Spotkałem się z dyrektorem Departamentu Środków Europejskich w tym wypadku, bo pan marszałek tego dnia akurat miał wybory. Rozmawialiśmy tam na temat Zakładu Przyrodoleczniczego. Jakie efekty? Efekty no, bardzo pozytywne. Jest wola współpracy z każdej strony. W spotkaniu uczestniczyli także pani Wioletta Nuszkiewicz, przewodnicząca Rady Miejskiej, pan Andrzej Gutowski, wiceprzewodnicząca, więc tutaj też zaprosiliśmy radnych na to spotkanie. I tutaj no, efektem tego jest współpraca i takie nowe światełko w tunelu, ponieważ urząd w porozumieniu z Komisją Europejską znalazł furtkę. To jeszcze jest taka malutka furtka, nie wiemy, czy ona zostanie zrealizowana, na możliwość delikatnego wydłużenia wyboru wykonawcy, ale to jeszcze nic pewnego, a więc nie będziemy tutaj mówić o tym. Czekamy na konkretne działania Urzędu Marszałkowskiego. A jakieś dodatkowe pieniądze na Zakład Przyrodoleczniczy jest szansa, że się znajdą? Tutaj w kampanii przedwyborczej posłowie mówili, że no może rządowe jakieś się znajdą. W przyszłym tygodniu mam w tej sprawie spotkania z różnymi osobami, też spotykamy się z posłami, żeby właśnie rozmawiać na te tematy, ale no na początku musimy wiedzieć, ile samorząd gołdapski będzie kosztowało dokończenie budowy Zakładu Przyrodoleczniczego. Czyli najpierw przetarg, a dopiero później rozmowy tak, dalsze. Tak, przetarg w dniu wczorajszym został ogłoszony kolejny raz, ponieważ znowu wpłynęła oferta od tego samego wykonawcy bez potwierdzenia Wadium, a więc najpierw przetarg, w międzyczasie już rozmowy i szukanie jakichś środków dodatkowych, ale no tutaj no ja jestem optymistą. Problem, z którym przyszło ci się, wydaje mi, już zmierzyć, to jest problem tutaj w pobliżu, popularnie nazywany park trampolin, tak niektórzy to nazywają. O Boże, już widzę to reakcję. No, patrzę na niego. Mieszkańcy, ale mam na myśli tam przy blokach to, co jest. Mieszkańcy tam mają problem, gromadzi się młodzież. Z tego, co wiem, już pismo do ciebie jakieś wpłynęło o przeniesienie tego. To jest inwestycja chyba finansowana ze środków unijnych, więc musi być zgoda, podejrzewam, marszałka na to. Czy jest szansa, żeby coś z tym problemem zrobić? Bo tam mieszkańcy, no jakby nie patrzeć, mają ogromny problem z tą grupującą się młodzieżą, z hałasującą, bardzo wulgarną młodzieżą. Jest to ogromnym problemem mieszkańców mieszkających przy tej ulicy. Jest szansa przenieść to, ale na początku wystąpiliśmy z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego o wyznaczenie, czy też wskazanie, czy jest możliwość przeniesienia tej infrastruktury na inny teren, ale zwracam uwagę na to, że koszt przeniesienia, koszt naprawy, ponieważ tutaj już gwarancja nie wchodzi, ponieważ no, zostało to zniszczone, po prostu zdewastowane przez pewną grupę mieszkańców, a więc tutaj czekamy na opinię Urzędu Marszałkowskiego, później w kolejnym kroku zapytanie ofertowe, żeby sprawdzić koszt naprawy i przeniesienia. No, jedna jest informacja, na dzień dzisiejszy na to nie ma środków w budżecie, będzie trzeba wprowadzać zmiany budżetowe, jeżeli radni się przychylą do tego kierunku działania, a mam nadzieję, że się przychylą, ponieważ jest to ogromny problem społeczny osób mieszkających w tych blokach. A kiedy przewidywalnie mogłoby coś z tym się zadziać? No bo tam może być każdego dnia jest ten problem. No, policja też nie jest póki co chyba w stanie zapanować na tym. Ciężko jest powiedzieć kiedy, bo tutaj jesteśmy uzależnieni od Urzędu Marszałkowskiego, od wycen. Te wyceny już dzisiaj też staramy się robić, a więc no, tutaj dajmy jeszcze troszeczkę czasu i wrócimy z informacją może na kolejnych spotkaniach, na kolejnych nagraniach. Czyli póki co mówisz, że muszą mieszkańcy się uzbroić w cierpliwość, tylko czy oni ją mają, bo po tej ostatniej sytuacji też, gdzie no można powiedzieć jedna z osób po tej drugiej stronie barykady rzuciła nożem, gdzie też ponoć najpierw mówiła, żeby się uspokoili,
uspokoiły te młode osoby, nie zadziałało nogi. Ja mam taką ogromną prośbę do osób, które tam dość często się spotykają, o taką rozwagę. Mamy wiele innych miejsc, w których można się spotkać, posiedzieć, nawet tutaj w parku można sobie usiąść. Wiem, że tam jest miejsce dyskretne, niewidoczne w miarę, bo, ale no tutaj zwracam uwagę o tą rozwagę i uszanowanie dobra mieszkańców, ponieważ też wpłynęło kilka zgłoszeń na policję z tego, co mieszkańcy mówili, ponieważ auta zostały uszkodzone tam, a więc no tutaj doszliśmy do takiej sytuacji, moim zdaniem, ta inwestycja nie powinna nigdy tam się zadziać, na tym podwórzu, z tego względu, że no jest to moim zdaniem uciążliwe dla mieszkańców i musimy sobie zadać pytanie kolejne. Jeżeli będziemy przenosić, to gdzie? To gdzie? To gdzie, żeby to nie było kolejne miejsce uciążliwe. Ja mam prostą metodę. Myślę, że jeżeli ta inwestycja byłaby wykonana koło... ciężko mi powiedzieć, jak to się nazywa, ale tej takiej liniarium, czy też ściany spinaczkowej, która tutaj jest dla dzieci. Czyli po prostu w centrum, miasta. To nie byłoby tego problemu, nie byłoby tych zniszczeń, nie byłoby takich sytuacji. A więc no tutaj zwracam uwagę, że musimy zwracać uwagę na to, co chcemy realizować, bo środki tutaj były zewnętrzne, było wsparcie w ramach programów, ale no musimy te inwestycje w rozsądny i mądry sposób planować. Tylko z drugiej strony zamontowanie w centrum, później będzie kolejna jakaś inwestycja, co też w centrum. No, no nie. Co zrobić, żeby dlatego zacząć tutaj... też edukować może już te w ogóle najmłodsze pokolenie, żeby do takich sytuacji powiedzmy za 5 lat, 10 nie dochodziło. Nie dochodziło. Dlatego będziemy rozmawiać też ze szkołami, żeby też już od tych najmłodszych lat edukować. Ważnym elementem też jest udział czy to strażników miejskich, czy to policjantów w lekcjach edukacyjnych w szkołach, żeby też informować o, można powiedzieć, że konsekwencjach prawnych za tego typu działanie, ponieważ no wielu osobom się zdaje, że a co mi się stanie? No tutaj policja też na bieżąco, myślę, że i Straż Miejska nadzoruje te miejsce i też pilnuje, żeby tam nie działy się jakieś niewłaściwe sytuacje. One się zdarzają, no bo to miejsce jest też bardzo mocno niewidoczne, no bo siedząc tutaj na placu, dokładnie, nie pomyślałbym sobie jako gość miasta czy turysta, że tam w ogóle jest takie miejsce. Żadna strzałka, żadnego oznaczenia do takich miejsc też nie ma. Nie ma informacji tutaj, a więc no tutaj zbierają się tam osoby młode z naszego miasta, ale to też świadczy o tym, że brakuje im takiego miejsca spotkań, gdzie mogliby sobie usiąść, posiedzieć, pogadać. Właśnie pogadać tak, tylko tam też ponoć zdarza się, że i wypić, i tą butelkę potłuc, to jest też mankamentem. Tak, no tam jest, można powiedzieć, że ogromny... nie wiem, jak to nazwać, syf, nieporządek, dokładnie, a więc no tutaj to jest też naszym problemem, a więc no tutaj będziemy działać, żeby ten problem rozwiązać. Jak się współpracuje z nowym starostą gołdawskim? Współpraca ze starostą gołdawskim jest moim zdaniem dobra. Mamy już pierwsze spotkania wspólne poumawiane. Takim pierwszym spotkaniem jest na przykład spotkanie w sprawie wspólnego organizowania dożynek, wspólnej realizacji różnych inwestycji, a więc no, ta współpraca jest, współpracujemy. Na zdjęciach urzędu są też pracownicy starostwa, też jest starosta na stronie internetowej urzędu, a więc już taka przemiana na pewno środowiskowa nastąpiła. No tak, ale pytam o tą współpracę, dlatego że jako rodzeństwo na pewno się dogadywaliście. Teraz pytanie, czy jako urzędnicy, oficjele już jesteście w stanie nadal się dogadywać? Każdy z nas reprezentuje interes innej instytucji, ale uważam, że jesteśmy w stanie działać dla dobra gminy i dla dobra powiatu gołdawskiego w zgodzie, ponieważ no tutaj każda jednostka ma inne zadania i warto siebie wspierać, bo razem jesteśmy w stanie zrobić więcej. Rozmawialiście już o tym, co zrobić z oddziałem wewnętrznym w gołdawskim szpitalu? Czy uda się go jakoś przywrócić? Czy gmina byłaby gotowa coś tam dorzucić do tego, żeby on funkcjonował, jeśli powodem na przykład jakichś problemów będą pieniądze? No bo póki co największym problemem jest brak lekarzy, bo to jest nie tyle pieniędzy. Znaczy nie, moim zdaniem nie brak lekarzy, tylko brak infrastruktury, ponieważ jeżeli nie dostosujemy warunków lokalowych w szpitalu lub też nie wybudujemy jakiegoś dodatkowego budynku, w którym będzie ten oddział, to też wizja musi zostać wypracowana. Czyli po pierwsze wizja, po drugie remonty lub budowa, po trzecie lekarze. To jest dopiero trzeci krok, bo bez pomieszczeń no żaden lekarz nie przyjdzie pracować do tego szpitala w takich warunkach, w takich standardach. A ja prowadzę rozmowy z wieloma lekarzami i ci lekarze z chęcią by przyszli pracować do Gołdapi, tylko musimy zapewnić im minimum standardu lokalowego do pracy i minimum diagnostyki, bo zadaniem lekarza nie jest wysyłać pacjentów do Ełku, Olecka codziennie, no nie, no, czy Giżycka na diagnostykę. Zająć się
rzekę, to musi być rozwiązanie kompleksowe, ale musimy zacząć od projektów, czyli przygotowanie projektów budowlanych, przygotowanie projektów modernizacyjnych i wizji tego obiektu. Z tego co wiem, pan starosta rozpoczyna lub też prowadzi już takie prace, rozmawia też w tych tematach, rozmawiamy, spotykamy się. No moim zadaniem jest wspierać powiat i myślę, że zadaniem też wójtów gmin, czy Banie Mazurskie, czy Dubeninki też będzie wspieranie powiatu i pomoc w osiągnięciu tego naszego głównego celu, czyli otwarcie oddziału wewnętrznego. Patrzę na zegarek, bo to już pora na tą szlachetną paczkę ruszać na finał. Także dzięki serdeczne za rozmowę. Dzięki serdecznie. Do zobaczenia, miłego dnia. Na razie, hej.